powiedzieć. Otóż tak mi się nasuwa taka powiedzenie ludowe, może, że od mieszania herbata słodsza się nie staje, ani bardziej, ani mniej. Natomiast o tym lotnisku to już dyskusja się toczy chyba prawie od 20 lat, jak znam historię. Natomiast chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. Ja przystępując jakby przed bodaj 6 laty do realizacji projektu lotniska regionalnego, w zasadzie nie kierowałem się żadną jakąś lokalizacją, do której byłem przekonany, ani do Topola, ani do Krewlon, bo tak naprawdę byłem człowiekiem spoza Białegostoku i ciągle nim jestem. Mnie nie przekonują tacy eksperci, jak ostatnio wypowiadali się na temat lotniska regionalnego, chociażby w postaci pana Bociana, który z całym szacunkiem może się wypowiadać na temat lotu nad Bocianim Gniazdem, a nie latania poważnej inwestycji, jaką jest lotnisko regionalne. Bez wyraźnej deklaracji prezydenta miasta, że jest zainteresowany budową lotniska, że ma zamiar uczestniczyć finansowo w realizacji tego przedsięwzięcia, to lotnisko tak naprawdę nie powstanie. Nam wydaje się, że najlepszą lokalizacją są Krewlany, głównie z powodów ekonomicznych. Ja już wielokrotnie pytałem i próbowałem wyciągnąć odpowiedź jakby od pana prezydenta miasta Białegostoku, żeby on się określił, czy on chce mieć lotnisko, czy nie chce, czy oddaje to tylko dla województwa i róbcie sobie co chcecie, ja jakby zaakceptuję każde rozwiązanie, czy też rzeczywiście chce budować metropolię białostocką z całym obszarem metropolitalnym wokół, do czego lotnisko jest jakby niezbędne. Najbardziej ekonomiczną, najbardziej uzasadnioną lokalizacją lotniska na dzień dzisiejszy są Krywlany. Na Krywlanach mamy przygotowane po pierwsze całą dokumentację. Jest problem tylko z lokalizacją tych 4 nieszczęsnych sygnalizatorów, które jakby wychodzą poza obszar użyczenia przez miasta. Analizy są do niczego, bo tych analiz już zostało tyle stworzonych za tyle pieniędzy, że można wysnuć jakby wszelkie wnioski, jakie się chce. Dzisiaj potrzebna jest decyzja, jasna decyzja marszałka Dworzańskiego, który mam nadzieję, że nie zapadł na schizofrenię, bo 1,5 roku temu głosował za Krywlanami. No głosował, wstał w głosowaniu, które jest nagrane, ja mu to odtworzę w poniedziałek albo w piątek. Głosował tak, Krywlany.